Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak, to jest nasza kolejna trasa, którą zdecydowaliśmy się ruszyć. W ogóle zdecydowaliśmy się, żeby zacząć, w ogóle zmienić front, zmienić nasz styl i po prostu chodzić jak normalni ludzie, za pieniądze, legalnie. Dlatego tak też robimy. No oczywiście żartujemy, nie, no będziemy chodzić też inaczej. Ale zdecydowaliśmy się, żeby pójść w inną część, którą też Wam tutaj chcemy pokazać. Jest to pętla Boryszyńska, która jest na południu całego systemu MRU. No właśnie, bo aż dziw się trafił, że byliśmy wiele razy w różnych miejscach i ani razu nie nagraliśmy nic na pętli Boryszyńskiej. A okazało się, że da się tutaj dostać, szczególnie teraz, kiedy są wakacje i tych wycieczek się troszeczkę odbywa, bo normalnie tu ruch jest trochę mniejszy niż w Pniewie i dlatego no, jak się tu przyjedzie na przykład we wtorek w marcu, no to po prostu nikt nie idzie. A my przyjechaliśmy tutaj w czerwcu i to nam sporo ułatwiło. Tak więc zapraszamy Państwa, chodźcie Państwo z nami i zapraszamy do podziemi części Boryszyńskiej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Przeżyjcie to razem z nami. Tak. Na początku należałoby wspomnieć, skąd w ogóle wzięły się tam fortyfikacje i kto je zbudował. Aby o tym opowiedzieć, musimy wrócić do czasów I wojny światowej. Zakończył ją podpisany w 1919 roku traktat wersalski. Niemcy były w grupie państw przegrywających wojnę i przez to musiały spełnić ustalone przez kraje zwycięskie postanowienia. Wśród nich było przekazanie części swoich terenów innym państwom, ograniczenia wielkości armii i jej wyposażeniu, a także zakaz tworzenia nowych fortyfikacji. Niemcy jednak nie do końca zgadzały się z postanowieniami i mniej lub bardziej oficjalnie te zasady łamały. Już w 1927 roku rozpoczęły budowę umocnień wschodniej granicy. W ich skład wchodziły od północy wał pomorski, w środkowej części Międzyrzecki rejon umocniony, a na południu linia środkowej Odry. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego obszar obecnego województwa lubuskiego należał do Niemiec. Międzyrzecki rejon umocniony, zwany też wtedy front ufortyfikowany Łuku Odry Warty, powstawał w latach 1934-1944. On również dzieli się na trzy odcinki. Północny, od rzeki Warty do okolic Kurska. Centralny, najsilniej ufortyfikowany, od Kurska przez Kęszyce Pniewo do Boryszyna. I południowy, od Lubrzy do Odry. Każdy punkt na tej mapie to jakiś obiekt lub schron. Wróćmy jednak do odcinka centralnego. Jest on najczęściej odwiedzaną częścią umocnienia ze względu na znaczne nagromadzenie schronów oraz połączenie części z nich z systemem podziemnym. Nas dzisiaj interesuje niewielki fragment podziemi zlokalizowany na południu systemu – pętla Boryszyńska. Nazwa ta jest potoczna, zwyczajowa. Jak widać na mapie, korytarze rzeczywiście tworzą pętle. W rzeczywistości pętla Boryszyńska miała stanowić zaplecze dla niewybudowanej baterii pancernej numer 5. Wejście na trasę turystyczną nie przypomina schronów, które znamy. I słusznie, choć miejsce to nazywa się Panzerwerk Nord, to obiekt ten nie został ukończony. Widoczne są liczne zbrojenia, które świadczą o tym, że coś tutaj miało być dobudowane. Nigdy tak się jednak nie stało. Jedynie na zewnętrznym poziomie znajdowała się hala przeładunkowa. Gdyby obiekt ukończono, byłaby tu sześciostrzelnicowa kopuła na dwa karabiny, miotacz płomieni i granatnik. Wchodzimy do trasy turystycznej. Funkcjonuje ona od 1995 roku. Pomieszczenia zostały oświetlone elektrycznie oraz wyposażone w sprzęt, który mógł tam znajdować się w czasach funkcjonowania. Przewodnik pokazuje nam cały system oraz jego umocnienia. Dowiadujemy się, że istotne są także kanały taktyczne, tamy, jazy czy śluzy, które pozwalają spiętrzyć wodę czy zalać określony teren. Wykorzystywane były też mosty ruchome, obrotowe i rolkowe. Dwa mosty obrotowe nadal działają i od czasu do czasu są obracane. Mowa o konstrukcjach w Kursku i w Starym Dworku. W schronie możemy też zobaczyć pomieszczenia takie jak pokój dowódcy, pokój łączności czy izby załogi. Co ciekawe, stosowano system gorących łóżek. Na jednej pryczy spało trzech żołnierzy i zmieniali się co 8 godzin. W danym momencie jeden z nich spał, drugi miał wartę, a trzeci mógł gdzieś indziej pracować. Było to optymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu i przestrzeni, ale można się spodziewać, że wpływało na szybkość rozprzestrzeniania się chorób. Schrony były wyposażone w wodę, prąd i ogrzewanie elektryczne. Była kuchnia i izba chorych. Oczekiwano, że żołnierze przez 2 miesiące będą samowystarczalni. Wnętrza schronów były hermetyczne. Powietrze było wtłaczane mechanicznie do środka, dzięki czemu wewnątrz panowało lekkie nadciśnienie. Rozwiązanie to podyktowane było szerszym stosowaniem gazów bojowych w czasie I wojny światowej. Starano się ochronić nowo budowane fortyfikacje przed tym czynnikiem.
Jeśli trochę się rozejrzymy, znajdziemy tajne pomieszczenia pełniące funkcję schowków dla zarządzających trasą turystyczną. Niezwykle ciekawe jest też wyjście ewakuacyjne. Oczywiście nazwa ta jest sporo na wyrost. Schron ten ma ścianę o grubości 3,5 metra i bardzo dobrze jest to tutaj widoczne. Wyjście zamknięte było ścianą z cegły oraz belkami stalowymi, które najpierw należało usunąć. Dalej czekał na nas szyb wypełniony piaskiem lub żwirem. Obecność tego sposobu ucieczki miała znaczenie raczej psychologiczne. Wydostanie się zajęłoby około 2 godzin, a i tak uciekliśmy wprost pod ostrzał atakującego nas wroga. Interesujące są schronowe sufity. Metalowe profile miały za zadanie zatrzymać odłamki powstałe po ewentualnych bombardowaniach. Pierwotnie używane były jako szalunek do budowy schronów. W jednym z pomieszczeń znajduje się wystawa poświęcona różnym odcieniom systemu podziemnego. Zupełnie inaczej wygląda on na południu, a inaczej na północy. Nawet jeśli ktoś nie chce zwiedzać podziemi na własną rękę, powinien skorzystać z obu tras turystycznych, które jednak znacznie różnią się od siebie. Przypomnijmy, iż poza Pętlą Boryszyńską zwiedzać można Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie. Wreszcie schodzimy do podziemi. Szyb jest niewysoki, jeden z najniższych w systemie, mierzy tylko 17 metrów. Tuż po zejściu zaglądam w jeden z zakamarków i znajduję rowery. Tak, na Boryszynie funkcjonuje trasa rowerowa. Można się na nią umówić jak na każdą inną i szczerze polecam. Poruszamy się szybciej, a na pętli robi to niewiarygodne wrażenie. Wróćmy jednak do wycieczki pieszej. Czy wiecie, po czym poznać, że jesteśmy blisko wyjścia? W korytarzu znajdują się biegnące ukośnie rury. Pokazywałem je wam już w niejednym filmie. Nie służą one do komunikacji, nie prowadzą też na powierzchnię. Można było do nich włożyć materiał wybuchowy i go odpalić. Po co? Ano po to, by wróg nie był w stanie wejść do systemu, jeśli zdobył schron wejściowy, oraz z niego uciec, jeśli znajduje się już w podziemiach. Korytarze mają różne kształty i wielkości. Ten akurat jest średni. Da się spotkać większe, choćby na dworcach kolejowych, czy mniejsze, jak kanały odwadniające. Kształt korytarzy zaprojektowano tak, aby były one najbardziej odporne na uderzenia. Na każdy centymetr kwadratowy napiera taka sama siła, nie ma słabych punktów. A propos dworców, to trafiamy właśnie na jeden z nich. To dworzec Nord. Napis po prawej stronie jest oryginalny. Znajdziemy tu wizerunek ducha podziemi, Helmuta, czy ubikację imienia Osamy Bin Ladena. Toalety w systemie to bardzo ważna sprawa. Najczęściej znajdowały się na dworcach, tak by nieczystości mogły zostać łatwo wywiezione za pomocą kolejki. Na dworcach, ze względu na ich wysokość, możliwe było umieszczenie belek w otworach znajdujących się po bokach i zbudowanie w ten sposób piętra. Wtedy wchodziłoby się przez toaletę, a pod spodem kursowałaby kolejka. Na dworcu Nord znajdziemy wystawę zdjęć z innych podziemnych tras turystycznych. Tuż za dworcem spotkamy pierwsze rozwidlenie. Droga w lewo prowadzi do pancerwerka nr 714, a dalej do głównej drogi ruchu, czyli arterii systemu podziemnego o długości 10 km. W prawo z kolei dojdziemy do komór depozytowych, w których przechowywano skarby. I tam właśnie się kierujemy. Niektóre zwrotnice nadal działają. Warto pamiętać, że maszyniści sterowali nimi w sposób manualny. Musieli zatrzymać kolejkę, wysiąść, przestawić zwrotnicę i ruszyć dalej. Możecie zastanawiać się, jakim cudem w miejscu, po którym oprowadza przewodnik, znajdują się tak liczne napisy i przejawy poezji bunkrowej. Otóż nie zawsze podziemia były zamknięte. Tuż po II wojnie światowej dokonano ich dokładnej inspekcji, a od lat 60. stały one puste. Teoretycznie zamknięte, ale w praktyce dało się tutaj wejść. Powstała wtedy subkultura bunkrowców, która w mniejszym lub większym stopniu istnieje do dziś. Zwiedzali oni podziemia, spacerowali po nich, nocowali w nich, a także tworzyli obrazy, rysunki, wiersze. Przelewali na ściany to, co czuli i o czym myśleli. Jakość tych tworów jest różna, ale na pewno jest to kawał historii tego miejsca. Z bunkrowcami związana jest też pierwsza krajowa wojna kratowa, która rozpoczęła się na przełomie lat 80. i 90. Wtedy zaczęto zamykanie podziemi w związku z utworzonym tu rezerwatem nietoperzy oraz uruchomieniem trasy turystycznej. Bunkrowcy nie zgadzali się z takim przebiegiem sprawy i często na własną rękę tworzyli tzw. przeciągi, czyli otwierali kraty. Nierzadko wykorzystywali do tego materiały wybuchowe. Wojna w pewnym zakresie trwa do dzisiaj i nadal dzikie wejścia są zamykane, a chwilę później w tajemniczy sposób otwierane. Docieramy do komory numer 2. Dlaczego pominęliśmy numer 1? Nie wiadomo, ale pewnie coś jest przed nami ukrywane. Za to w komorze numer 2 znajduje się wystawa sprzętu wojskowego, zdjęcia, rysunki i opisy pojazdów używanych przez obie strony konfliktu. Ciekawostką są czołgi w skali 1:1. W
pomieszczeniu znajduje się też napis mówiący o ładowności komory. Podejrzewamy, że chodzi o 60 ton na metr kwadratowy. Dalsza droga przez poetyckie utwory prowadzi nas do komory numer 3. Tutaj znajduje się sala konferencyjna oraz relacje Kresowian, którzy zamieszkali w Świebodzinie. Zasadniczo przesiedlono ich na chwilę, a przynajmniej tak powszechnie sądzono. Ostatecznie jednak zostali na lata. Współcześnie również można zostawić po sobie ślad. Na lewej ścianie znajduje się tablica, gdzie każdy może złożyć swój podpis. Kolejne komory nie są zagospodarowane, ale budzą wyobraźnię ze względu na skarby, które były tutaj przechowywane. Co, jest bursztynowa komnata? Nie. Nie. Jakie zadanie miały wspomniane komory? Niemcy budowali tu baterię pancerną, która miała składać się z trzech haubic. Pętla miała być podziemnym zapleczem dla nich i magazynem amunicji. Dlatego też komory wydrążone są pod pewnym kątem, by w razie eksplozji energia została skierowana w lewą stronę, czyli w kierunku komór o niższej numeracji, a reszta miała pozostać nietknięta. Wspominałem jednak o skarbach. Mamy środek II wojny światowej. Niemieckie miasta są bombardowane. Niemcy zastanawiali się, jak uchronić dzieła sztuki, także te zagrabione, przed zniszczeniem. Zapadła decyzja, by część z nich umieścić w podziemiach. We wrześniu 1942 roku przybył pierwszy transport z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ostatecznie miały zostać wykorzystane cztery komory, a wśród nich komora o numerze 10. Ukrywano tu nie tylko dzieła sztuki, ale też dokumenty. W 1944 roku zapadła decyzja, że MRO ma powrócić do swojej funkcji obronnej. Wiemy, że dzieła sztuki miały zostać przeniesione w bezpieczne miejsce. I tu wątek się urywa. Materiałów brak, a to sprzyja powstawaniu legend. Jedna z nich mówi, że właśnie tutaj, w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, znajduje się zaginiona bursztynowa komnata. Ponoć pociąg z Królewca, wiozący tajemnicze skrzynie, zatrzymał się na stacji w Paradyżu, czyli 2 km od fortyfikacji. Nie ma na to niestety żadnych dowodów. Faktem jest jednak to, że Rosjanie po wojnie odnaleźli część skarbów. Zabezpieczaniem łupów zajmowały się tzw. brygady trofiejne. Raportowały o odnalezieniu trzech komór, w których były dzieła sztuki. Wywieziono to wszystko do Związku Radzieckiego w 444 skrzyniach. Były to obrazy, rzeźby, meble. Dopiero w 1956 roku Polska otrzymała je z powrotem, ale prawdopodobnie nie w całości. Nadal zaginiony jest m.in. portret młodzieńca Rafaela Santi. Zaraz, powiedziałem, że ukryto cztery komory, a znaleziono tylko trzy. No właśnie, to kolejna sprawa, która rozbudza wyobraźnię. Część osób uważa, że nie wszystkie skarby zostały odnalezione i dlatego rozkuwane są ceglane ściany. Wcześniej dokładnie sprawdzili je już Rosjanie, ale niektórzy nadal nie wierzą i muszą to zrobić sami. Szkoda, że efektem są tony piasku, które zasypują korytarze. W każdym razie część badaczy sądzi, że Rosjanie odkryli zupełnie inne komory niż te, które zostały ukryte przez Niemców na pętli boryszyńskiej. Tak jak wcześniej jednak, nie ma na to żadnych dowodów. Poszukiwania trwają. Tymczasem trafiamy na dworzec południowy. Znajduje się tutaj sporo skarbów, w tym portret młodzieńca. Niestety, istnieje spora szansa, że nie jest to oryginał. Co, Kasia, podniesiesz to złoto? No, oczywiście. Chyba przykleją. Trzeba wziąć całą skrzynkę. No trudno. To bez. No. Ciężko. Dobre. Dochodzimy do kolejnego rozwidlenia. W lewo znajduje się dojście do planowanej wieży pancernej numer 1 oraz komór numer 10 i 12. W prawo wjedzie główna część naszej trasy. Naszą uwagę przykuwa kolejna odnoga w bok. Przewodnik prosi, żeby nie odłączać się od grupy, ale ciekawość zwycięża. Wiemy, że jest tam kolonia lęgowa nietoperzy, ale czy coś jeszcze? Czuję się trochę niespełniony, bo tam można było wejść dalej, a my już musimy lecieć. Wewnętrzny stalker cierpi. No tak, bo tam był jakiś taki, nie wiem, zawał, coś. Tam na pewno coś jest ukryte. Może? Ale może kiedyś nam się uda. Komnata. Na pewno, właśnie tutaj bursztynowa komnata aktualnie jest w Amerykach. Więc tutaj już jej nie może być. Ile jest na przykład? Tak więc chcielibyśmy tu kiedyś przyjść i tak się pokręcić. Tak po prostu bez spiny chodzić ile wleźć.
Może się uda załatwić. Może się uda. Właśnie. Już będziemy znani, lubiani. No właśnie. Celebrytami będziemy. Zobaczymy, jak ten wyjdzie, to może nas puszczą tu jeszcze raz kiedyś. Tak, dokładnie. Z korytarzem tym wiąże się pewna współczesna historia. Na jego końcu znajduje się zawał. Udało nam się zrobić jego zdjęcie na innej wyprawie. Co ciekawe, zawał ten przekopano pod koniec lat 90. i dotarto do korytarza prowadzącego do komór numer 10 oraz 11. Niestety nie było w nich skarbów. Nie wiadomo jednak, czy nigdy ich nie było, czy komory zostały opróżnione już wcześniej. Obecnie tunel znowu jest zasypany i raczej nikt nie podejmie ponownej próby jego przekopania. Jeśli jesteście ciekawi, co znajdowało się za zawałem, zapraszam na kanał Stowarzyszenia Eksploracji Perkun. Uważni widzowie mogli zauważyć, że kilka minut temu weszliśmy do komory numer 10, a teraz wspomniałem, że jest ona zasypana za zawałem. Rozbieżności wynikają z tego, iż Wojsko Polskie, gdy ewidencjonowało podziemia, oznaczyło te komory, które były. Nie zastanawiali się nad tym, czy są gdzieś jakieś ukryte, dlatego numeracja nie zgadza się. Co ciekawe, odnaleźć można rysunek, na którym komór jest 20. Czy to tylko plany, czy fizycznie zostały wybudowane? Nie wiadomo. Ania? Czy Agnieszka? Agnieszka. Jednym z powodów, dla których podziemia są zamykane, są też wypadki śmiertelne, jakie miały tutaj miejsce. Znane powszechnie są 4 przypadki. Najczęstszą przyczyną był brak światła oraz niezachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. W marcu 1987 roku 15-letnia harcerka Agnieszka poślizgnęła się na oblodzonym betonie i spadła do 16-metrowego szybu. Było to właśnie w tym miejscu, w wieży pancernej numer 3. Postawiono jej tutaj taki symboliczny grób. Harcerze od czasu do czasu odwiedzają to miejsce. W położonym niedaleko pancerwerku numer 715, tuż po sylwestrowej nocy 1989 roku, znaleziono nadpalone ciało bunkrowca znanego jako Gonzo. Prawdopodobnie zostawił palącą się świeczkę, od której zajęła się słoma. W 1991 roku w pancerwerku numer 766 zginął niejaki Duduś, a w listopadzie 1993 roku 14-letni Mateusz, również harcerz. Dostał zadanie zejścia pod ziemię bez latarki. Niestety nie zauważył głębokiego szybu i spadł z 20 metrów. Działo się to w pancerwerku numer 724. Przed 1987 rokiem prawdopodobnie były wypadki śmiertelne, ale nikt nie prowadził stosownej ewidencji. Jest to informacja zaczerpnięta od lokalnej ludności, która twierdzi, iż ginęli tu żołnierze, szabrownicy i turyści, a wypadki te były utajniane przez władze. Z kolei urazy bez skutku śmiertelnego były częste i powszechne. O ranę czy złamanie kończyny nie trudno i wcale nie trzeba w tym celu spadać szybem. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie ostrożności. Oczywiście na trasach turystycznych jest bezpiecznie i można je zwiedzać bez obaw, także z dziećmi. Nasza wycieczka dobiega już końca. Warto w tym momencie wspomnieć, czy tak wspaniałe fortyfikacje były w ogóle możliwe do zdobycia? Otóż były i to bardzo łatwo. Armia Czerwona zajęła je w ciągu 3 dni. Miało to miejsce na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Dlaczego poszło tak łatwo? Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie obiekty były uzbrojone. A jeśli były, to nie zawsze były obsadzone. A jeśli nawet były, to czasem przez Volkssturm, czyli żołnierzy rekrutowanych spośród ludności cywilnej, często starszych, źle wyszkolonych i uzbrojonych. Pamiętajmy też o tym, że ukończono tylko 30% planowanych obiektów, a w MRU nie było, bardzo potrzebnej już wtedy, broni przeciwpancernej. Właśnie zakończyliśmy swoją podróż. Byliście razem z nami na pętli Boryszyńskiej. No, wybraliśmy trasę krótką, właściwie to nie mieliśmy większego wyboru, bo nie było chętnych na trasę długą, więc musieliśmy zrobić krótką. Jest nam bardzo smutno, ale jakoś się udało, było super. I no cóż, widzieliście efekt, nam się podobało, mogło być dłużej, ale też jest fajnie czasami pójść oficjalną trasą z przewodnikiem, żeby zobaczyć inne części systemu. Dokładnie. Pamiętajcie, bunkrowcy nigdy nie chodzą po chęchach. Dokładnie.